Was serdecznie po długiej nieobecności. Zapraszam na kolejną historię z Polski, oczywiście. Podejrzewam, że część osób pewnie ją zna, bo była dość głośna swego czasu i później jeszcze wracano do niej kilkukrotnie. Zapraszam Was serdecznie. Bracia 11-letni Szymon oraz 15-letni Adam z Giżycka w niedzielę 11 października 1998 roku wybrali się nad jezioro Niegocin łowić ryby. Chłopcy przepadli bez wieści, przez miesiąc trwały poszukiwania. Rozważano różne hipotezy. Ciało starszego z braci znaleziono w pobliżu twierdzy Bojem. Było przykryte gałęziami, zmasakrowane. Nie będę się wdawać w szczegóły, bo nie chcę najzwyczajniej w świecie. Oczywiście podlinkuję źródła, jeśli ktoś będzie chciał, może sobie więcej doczytać. Po niedługim czasie jezioro oddało ciało młodszego z braci, Szymona. Chłopiec miał zawiązany szalik na szyi. Oczywiście policja zaczęła szukać sprawców makabrycznej zbrodni. Typów było kilka, większość niewłaściwych, aż trafiono na ślad rodziny T. W czasie przeszukania ich mieszkania odnaleziono wędki Szymona i Adama. W trakcie przesłuchania nieletni, bo wówczas 16-letni Robert T., znany doskonale giżyckiej policji, chłopiec przebywał w poprawczaku za napady i pobicia. Przyznał się do zabójstwa chłopców. Wskazał również czterech pozostałych sprawców. Piotra P., Sebastiana S., nieletnich i dwóch pełnoletnich, 19-letnich wówczas, Marcina H. oraz Krzysztofa K. Powód morderstwa do dziś nie jest jasny, ale chyba zaznaczę już tutaj w tym miejscu, jakie były hipotezy, bo były trzy. Wersja pierwsza jest taka, iż chłopcy mieli drogie wędki i chciano je im ukraść, lecz protestowali. Druga natomiast mówi o tym, że 15-letni Adaś miał zatarg ze swoimi mordercami. Trzecia wersja mówi o tym, iż w sąsiedztwie domu zamordowanych chłopców był bar, którego właściciel ponoć nie chciał płacić haraczu. Pod ów lokal została podłożona bomba. W trakcie śledztwa mama chłopców podczas przesłuchania poinformowała policję, że jej starszy syn w tym czasie wyglądał przez okno. Mogło to oznaczać, że widział osoby odpowiedzialne za podłożenie bomby. Robert T., podając przebieg zdarzeń, stwierdził, że prowodyrem całego zajścia był Krzysztof, jeden z tych pełnoletnich mężczyzn w tamtym czasie. Krzysztof jest inwalidą, od urodzenia nie widzi na jedno oko. Chorował również w tamtym okresie na nowotwór węzłów chłonnych. To on miał wydawać polecenia. Kazał pobić Adama, a następnie przykryć jego ciało gałęziami. Po pewnym czasie zorientowano się, że Adam nadal żyje i znęcano się nad nim dalej. Młodszego z braci Szymona utopiono w jeziorze. Dwaj sprawcy, ci niepełnoletni, Piotrek i Sebastian, wersje przebiegu zdarzeń mniej więcej pokrywały się ze sobą. Natomiast Marcin i Krzysztof zgodnie twierdzili, że nie mają nic wspólnego z tą zbrodnią. Przedstawili nawet na ten dzień alibi, lecz śledczy uznali, że rodzina nie daje wystarczająco wiarygodnego alibi. Sąd podzielał wątpliwości śledczych. Prokurator zlecił biegłym opinię, czy Krzysztof mógł kierować całym zajściem. Opinia zaprzeczała twierdzeniom Roberta. Nie znaleziono dowodów na udział młodych mężczyzn w morderstwie. Z kołków, które zakończyły życie Adama, nie zdjęto odcisków palców, o co wnioskował adwokat. Na odzieży obu chłopców nie było śladów krwi. U Roberta te takie znaleziono. Adwokat Marcina wnioskował o konfrontację oskarżonych. Prokurator odrzucił ten wniosek. Śledczy nie zgodzili się też na wizję lokalną z udziałem Marcina i Krzysztofa. W aktach sprawy można również znaleźć zeznania mężczyzny, który mieszkał nieopodal miejsca, gdzie po raz ostatni byli widziani bracia N. Marcin i ten drugi z tą sprawą nie mieli nic wspólnego. Widziałem wtedy te, jego braci i dwóch gości, których nie znam. Tak twierdził mieszkaniec tamtej okolicy. Widział także, jak bracia N oddalają się z grupą chłopców w stronę Krzyża Świętego Brunona. Wnioski składane przez obrońców w większości nie były dopuszczane. Piotr P., Sebastian S. i Robert T. w trakcie śledztwa, jak i przed sądem,
odwoływali swoje zeznania, po czym z powrotem twierdzili, że jednak je podtrzymują. Znalazłam informacje, które mówiły, że mama zamordowanych chłopców i tata Marcina H. informowali sąd o telefonach z pogróżkami. Co do ojca podejrzanego, sąd mógł mieć wątpliwości względem wiarygodności tych informacji. Ale mama zamordowanych chłopców nie miała powodu, aby twierdzić, że ktoś jej grozi, jeśli będzie grzebać w tej sprawie. To, co odbywało się na sali sądowej, można by nazwać chyba teatrem, gdyby nie fakt, że sprawa dotyczyła ludzkiego życia. Oskarżeni nie rozpoznawali się nawzajem, mdleli, składali zeznania przed sądem, iż policjanci pokazywali im zeznania współoskarżonych, pojawiały się nawet informacje o tym, iż śledczy przynosili puste kartki do podpisu. Zeznania uzupełniali sami. Można by powiedzieć, proces idealny. Mam nadzieję, że wyczuwacie ironię. Nie wzbudziło to żadnych podejrzeń sądu. Krzysztof oraz Marcin zostali głównymi oskarżonymi w sprawie. Obaj cały czas twierdzili, że są niewinni. Pogrążają ich zeznania Roberta. Brak dowodów, świadków, tylko pomówienia współoskarżonego. Na tej podstawie zapadł wyrok. Po 25 lat kary dla Krzysztofa i Marcina. Prokurator uznał, że kara jest nieadekwatna do popełnianych czynów. Sąd apelacyjny w Białymstoku uznał, iż tak jest w rzeczywistości i zwrócił sprawę do ponownego rozpatrzenia. I tak w lipcu 2001 roku w Suwałkach zapadł wyrok, który stał się ostatecznym, prawomocnym. Marcin i Krzysztof zostali skazani na dożywocie. Robert T. na 25 lat, Paweł P. i Sebastian na 7 i 8 lat. Jestem niewinny, krzyczał Marcin, gdy wyprowadzano go z sądu. Niczego nie zrobiliśmy. Ten wyrok to kpina, wtórował mu Krzysztof. Także rodziny oskarżonych żadnej wątpliwości nie miały. Nasi synowie zostali skrzywdzeni, usłyszeli dziennikarze. Następnie odwoływali się adwokaci skazanych. Wyrok Sądu Najwyższego ze stycznia 2003 roku, kasacja została oddalona. Sprawa miała ciąg dalszy. Pojawiły się m.in. wnioski o zwolnienie postępowania, o wznowienie, przepraszam, postępowania. I ten został jednak przez sąd oddalony. Sprawą mężczyzn skazanych na dożywocie zajmuje się Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Maria Eichhardt zajmuje się sprawą od lat. Zwraca uwagę na wiele błędów popełnionych w śledztwie, jak i w trakcie procesu, a przede wszystkim na brak dowodów oraz opieranie się tylko i wyłącznie na zeznaniach pomówionych współoskarżonych. Marcin przebywał w jednym więzieniu z Robertem. Mężczyźnie udało się przemycić dyktafon i nagrać rozmowę, którą odbył z Robertem. Robert T. mówi Marcinowi, że został wrobiony przez policję oraz informuje o przypuszczalnym motywie zbrodni. Mowa jest właśnie o tej bombie. Przedstawiciele Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka rozmawiali ze wszystkimi oskarżonymi w tej sprawie i nadal mają wątpliwości co do winy Marcina i Krzysztofa. Maria Eichhardt sprawą zajmuje się od 12 lat. Mówi wprost, że przeczytała całe akta sprawy i nie widzi tam nic, co wskazywałoby na dwójkę skazanych na dożywocie. Poza pomówieniami współoskarżonych. Sprawa komplikuje się o tyle, że wszystkie dowody zostały zniszczone. Skończył się ich termin przydatności. Czy po tylu latach jest szansa na uczciwy proces i tak naprawdę śledztwo? Bo jednak dwóch chłopców nie żyje. Także wydaje mi się, że skoro są jakieś wątpliwości, a raczej jest ich dużo i przede wszystkim nie ma dowodów, bo właściwie nie ma ich żadnych poza oskarżeniami współoskarżonych, no to jest to trochę dziwne. Nie mam nowych żadnych informacji w tej sprawie, więc chyba dalszego rozwoju tak naprawdę nie ma i panowie chyba w dalszym ciągu przebywają w zakładach karnych. Na dzisiaj to tyle z mojej strony. Tak króciutko. Mam nadzieję, że mnie lepiej słychać. Albo chociaż trochę lepiej. I mogę was zaprosić chyba na następne nagranie, na następną historię, którą chcę wam opowiedzieć. Do zobaczenia. Cześć!